Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w Kościele w Stanach Zjednoczonych świętujemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc Boże Ciało. Rozpoczniemy za chwilę uroczystą mszę świętą ku czci Najświętszego Sakramentu, a po mszy świętej ruszamy z procesją do czterech ołtarzy. Chciałbym podać dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze dla dzieci, kochani. Widzę, że was jest sporo, bardzo się cieszę. Wszyscy uczestniczymy z radością w procesji. Bardzo proszę wszystkie dzieci, aby w trakcie Komunii Świętej przeszły do tyłu, tam pod organy i tam zostaniecie odnalezione przez wszystkich odpowiedzialnych. Także Iwona, Dorota, Ania będą odpowiedzialne za procesję. Bardzo proszę rodziców, aby powierzyli na czas procesji opiece odpowiedzialnych dzieci, żebyśmy nie szli wszyscy tłumnie przed baldachimem, tylko dzieci idą i odpowiedzialni za dzieci. Także bardzo proszę, dzieciaki, przenosimy się w trakcie komunii do tyłu i tam już wszystko będziecie słyszeć, co i jak, i gdzie idziecie, i jak idziecie. Dobrze. Druga sprawa, dzisiejsza procesja jest do czterech ołtarzy. Tak jak przypominałem, jest troszeczkę inny układ ołtarzy, także proszę nie sugerować się tym, jak było, bo w tym roku jest troszeczkę inaczej, ze względu na to, że nie ma ołtarza tu w ogrodzie. Oczywiście ma to związek z naszym festynem. Po procesji wszystkich zapraszamy na festyn świętego Antoniego. Przygotowaliśmy wspaniałe święto, tutaj parafialne dla wszystkich, i dla młodszych, i dla starszych. Coś jest przygotowane, także wszystkich zapraszamy do ogrodu, tutaj na parking znajdziemy się wszyscy, pięknie będziemy świętowali. Moi drodzy, jak już jesteśmy w temacie świętego Antoniego, bardzo ważne ogłoszenie. Otrzymaliśmy po raz pierwszy pozwolenie, aby święty Antoni został uznany za jednego z współpatronów naszej parafii, z czego się bardzo cieszę. Święty Antoni będzie zatem obchodzony w tym roku po raz pierwszy u świętego Michała Archanioła jako najwyższej klasy uroczystość. Zapraszam wszystkich we wtorek. Wszyscy wiemy, że wtorek to dzień świętego Antoniego, kojarzymy, że mamy zawsze mszę z bułeczkami, a tym razem w tym roku święto, uroczystość Antoniego przypada we wtorek. Także ten wtorek jest wyjątkowy. Wszystkich zapraszam na mszę świętą, uroczystą ku czci świętego Antoniego w ten wtorek na godzinę 7:00. Będziemy odprawiali mszę świętą w dwóch językach, po polsku i po angielsku, tak żeby wszyscy wszystko zrozumieli. Będzie bardzo piękna uroczystość. Dotarł do nas relikwiarz świętego Antoniego, na który czekaliśmy 2 lata. Przepiękny projekt tutaj powstał w parafii, także wszystkie niespodzianki we wtorek. Więc kochani, widzimy się we wtorek o 7:00, uroczysta msza święta ku czci świętego Antoniego. Jeżeli mówimy o relikwiarzach, jak widzicie, kilku świętych nam tu towarzyszy w tym dniu uroczystym na ołtarzu. Drugi relikwiarz koło świętego Antoniego po prawej stronie to relikwiarz świętej Moniki i świętego Augustyna. Udało nam się załatwić, sprowadzić te relikwie dzięki ofiarności dzieci komunijnych, rodziców dzieci komunijnych z tego roku. Także bardzo serdecznie dziękuję w imieniu parafii wszystkim dzieciom komunijnym i rodzinom, że udało nam się tych wspaniałych świętych pozyskać. Będą oni patronować wielkiej nowennie, którą rozpoczniemy już w tą jesień. Będę więcej o tym mówił. I ostatnie ogłoszenia. Zapraszam na nabożeństwo czerwcowe w środę w ogródku. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, msza dodatkowa wieczorna, a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Matki Bożej, również poranna msza. Wszystko mamy w biuletynie. A dzwoneczki się już odzywają, czyli kochani, procesja się zbliża. Dzisiejsza msza święta ofiarowana jest w intencji za świętej pamięci Henry Czarczenko Jr. Jest to intencja od mamy z rodziną, a my teraz w chwili cichej modlitwy przygotujmy się do udziału w najświętszej ofierze.
wszystko przygotował, bo tu przychodzi gości, wszystko zepsuje. No. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Procedamus in pace. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Excelsis Deo. Modlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia,
który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan Bóg twój przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu, czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może dać nam swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, dlaczego przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni w tak odświętny sposób? Zobaczcie, dzieci komunijne w albach, dzieci w strojach ludowych, wszystko takie uroczyste. Nawet ulice żeśmy wysprzątali, nawet parking żeśmy przygotowali. Od rana przygotowania pod moim oknem krzątają się tam wszyscy, ołtarze się budują. No poruszenie w Bridgeport niesamowite. Bo jest to, moi drodzy, wyjątkowy dzień i nie chcemy, żeby on był taki jak każdy inny, nawet jak inna niedziela. Dlatego, że dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała to jest uroczystość, w ogóle słowo uroczystość, kochani, to jest taki bardzo ważny dzień. Wasza uroczystość była niedawno, pierwsza komunia. To była uroczystość. Pamiętacie? Pamiętacie jeszcze? Pamiętamy, dobrze. Takich rzeczy się nie zapomina. Uroczystości się nie zapomina. Potem mieliśmy confirmation, było bierzmowanie. No i same wielkie uroczystości ostatnio. A dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, bo tylko tak naprawdę w nieliczne dni, właśnie dzisiaj to się stanie, idziemy na ulicę, słuchajcie. Wyjdziemy, skończymy mszę świętą i pójdziemy na ulicę się tu przejść. No nie to, żeby spacerek czy ktoś kroki liczy, o niektórzy liczą, więc to tu można się przejść, to spacerek jest dobry. Ale dzisiaj idziemy, nie idziemy sami, dzieci drogie. Bo my się możemy przejść z ojcem Norbertem na spacer po Bridgeport. Nie zawsze bezpiecznie, dzisiaj wszystko bezpiecznie i pięknie, ale dzisiaj idziemy z Panem Jezusem. Wiecie, co się stanie za chwilę? Po Komunii Świętej bierzemy monstrancję, pamiętacie? Pokazywałam wam monstrancję, takie słoneczko, gdzie włożymy przenajświętszą hostię i pójdziemy za Panem Jezusem. Dzieci idą przed, a reszta nas idzie za. Idziemy za Panem Jezusem po ulicach naszego miasta. Dlaczego? Żeby pokazać, no innym też, ale tu za dużo ludzi w okolicy nie mieszka, więc dużo nie pokażemy. Pokażemy samym sobie, kochani, za kim idziemy w naszym życiu. Za kim idziemy w naszym życiu.
Nie tylko, kochani, do kościoła tutaj, bo tu, że Pan Jezus tu mieszka, to dzieci komunijne wiedzą, wszystkie dzieci wiedzą, starsi mam nadzieję też. Ale my dzisiaj Pana Jezusa zabierzamy na ulicę. Pamiętacie, na końcu Komunii Świętej śpiewaliśmy: Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. Tak byśmy śpiewali. Nie, to nie tak, że my nie chcemy Pana Jezusa oddać. Oczywiście, że chcemy, żeby z nami był. Kochani, dzisiejsza uroczystość pokazuje nam, że Pan Jezus jest z nami zawsze i wszędzie. Nie tylko w Kościele, ale w każdym momencie naszego życia. I drodzy moi starsi, bo dzieci to rozumieją, z nami jest gorzej. Tak, z nami jest gorzej, bo my mamy na wszystko nasze teorie, my na wszystko mamy dobre odpowiedzi, na każde pytanie coś umiemy odpowiedzieć. Czy my umiemy, czy ty umiesz odpowiedzieć przed samym sobą, gdzie jest Jezus w twoim życiu? Czy On jest dla ciebie tylko w Kościele, to biada. Smutny człowiek, dla którego Jezus jest tylko w Kościele. Dzisiejsza uroczystość chce pokazać tobie i mnie, że Jezus nie jest tylko w Kościele. Że Jezus jest wszędzie. Ta ulica, te ołtarze, te śpiewy, ten baldachim, to wszystko jest symbol. To jest jakaś tradycja, która kiedyś wyrosła, piękna. Ale dla nas dzisiaj, dla ciebie i dla mnie, dla naszych dzieci, które, daj Boże, będą świętowały to święto jeszcze przez wiele lat, to jest znak, że Jezus jest tu i teraz dla ciebie. Mimo twojej grzeszności, mimo mojej słabości, mimo moich upadków, zwątpień, problemów, kłopotów, Jezus jest. Ja mogę się na tej ulicy Bridgeport, czy gdziekolwiek idziesz, 15 razy wywalić, upaść, zbić kolana, też i kolana mojej duszy, mojego serca. Bo upadamy w grzechy. Jeżeli nie grzeszymy, to się sami oszukujemy. Wiemy wszyscy dobrze, jaka nasza kondycja. Bardzo grzeszna czasami i słaba. Ale jest Jezus Chrystus, który cię podnosi. I dzisiaj, kochani, bardzo symbolicznie przyszliśmy tutaj, aby iść do Jezusa. My wszyscy to znamy. Wiele razy żeśmy i z dziećmi, i ze starszymi rozważali, co to znaczy pójść do Jezusa. Ale czy wy wiecie, że to jest spotkanie na dwie strony? Żeby komuś podać rękę, to muszą być dwie ręce. Cześć. Samemu sobie nie podaję, bo pomyślą, że zbzikował. Cześć. I tak samo, kochani, Pan Jezus wyciąga do ciebie rękę. To nie to, że tylko my wiemy. To Pan Jezus przychodzi do nas. Dlaczego moje ręce są mokre? Bo jest ciepło. Kochani, potrzeba dwoje rąk. Jezus wyciąga do ciebie swoją rękę. I dzisiaj, moi drodzy, jeżeli pójdziemy za Panem Jezusem tu w tej procesji, to jest znak, że On cię tu zaprosił. On chce ciebie tutaj mieć. On ciebie wybrał. On ciebie ukochał. Pierwszy ciebie ukochał. On za ciebie umarł. On dla ciebie zmartwychwstał. I On jest tu żywy i prawdziwy. Jeżeli wierzymy w jakieś legendy, to znowu powiem, biada nam. Bo nasza wiara, drodzy bracia i siostry, musi być żywa i prawdziwa. Dzisiejszy świat i każdy czas tego potrzebuje. Te dzieci tego potrzebują. Nie możemy dzieci uczyć bajek i legend. Kościół nie uczy żadnych legend. My uczymy żywej wiary, prawdziwej. A ta wiara, moi kochani, mówi nam jedno. Nie jesteś w życiu sam. Chrystus żywy i prawdziwy jest tu i teraz. I On tak samo już, no Pan Jezus też wyciąga do was rękę. Nie wiem, czy ma taką mokrą jak ja teraz, ale wyciąga. Właśnie po to, żeby cię podnieść. W tych momentach naszego życia, kiedy nam ciężko, On wyciąga do ciebie swoją dłoń. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Boże ciało to wielkie misterium, tajemnica. No bo któż z nas rozumie? Pamiętacie, siostra Faustyna mówiła, ani umysł anielski, ani ludzki nie obejmie tego. To jest wielka tajemnica, tego się uczymy. Nasze dzieci weszły na tą drogę uczenia się, ale my też się uczymy. Nie ma mocnych tutaj. Każdy z nas, kochani, ma całe życie, żeby się tego uczyć. Że choć widzimy chleb, to prawdziwe ciało Chrystusa. Choć widzimy kielich z winem, to prawdziwa krew.
a moje ciało jest pokarmem, mówi Chrystus. Kto karmi się Jezusem, ten jest mimo swoich słabości, trudności, upadków silny. Życzę wam tego, moi drodzy bracia i siostry, żeby to Boże ciało przywróciło nam wiarę tam, gdzie jej brakuje. Żeby to Boże ciało pokazało tobie i mnie dzisiaj, o co chodzi u świętego Michała Archanioła. O obecność Jezusa. Bo bez Niego wszystko nie ma sensu. My jesteśmy tu dlatego, że Jezus nas zaprosił. A zatem, kochani, długie kazania to się zapomina. Dużo słów też się zapomina. Zapamiętajcie sobie tą mokrą dłoń proboszcza, tak? To jest symbol tego, że Jezus wyciąga do ciebie rękę. Po co? Żeby cię podnieść. Jak już dzisiaj z dziećmi komunijnymi robimy, proszę bardzo, chodź ze mną. Uklęknij. Czasami jest nam trudno. To jest taki znak. Ale Pan Jezus nas podnosi. I o to chodzi w życiu. Dziękuję. Pamiętajcie, bo obrazy się najlepiej zapamiętuje. To Jezus cię podniósł. I to Jezus cię ciągle podnosi. I niesie w twojej chorobie, w twoim smutku, w twoim grzechu, w twoim problemie. Jezus jest zawsze tam, gdzie być powinien. Przy tobie. Moi kochani, amen. Niech to nas dzisiaj niesie w Boże ciało. Pan Jezus jest z nami. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który stoi w sercu przez wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pokrzepany i zmartwychwstał dnia trzeciego. Jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wezwani przez Zbawiciela do karmienia się Jego ciałem, przedstawmy Mu teraz nasze prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby przyjmując ciało Pańskie, nieustannie wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby przeniknięci sprawowanymi tajemnicami, stawali się podobni do Chrystusa, którego ofiarę uobecniają. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej i tych, które przystąpiły już, aby dla Jezusa miały zawsze czyste i otwarte serca. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekceważących przystępowanie do komunii świętej, aby uwierzyli, że to sam Jezus chce przyjść do nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych w tej mszy świętej, szczególnie za Henry Czarczenko Jr., aby ci, którzy na ziemi spożywali ciało Chrystusa, mieli udział w uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby zawsze przenikała nas najgłębsza cześć dla Boga ukrytego w sakramencie ołtarza. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia,
Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Co prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Frankiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję Zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa i Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawłę, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Właśnie swoją Panie, oczekując Twego przyjścia. Boże Ojcze, my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. I z Duchem Twoim. Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dei, qui tollis peccata mundi. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Za chwilę uformuje się procesja, dzieci już wyszły, zobaczcie jak najmłodsi wyszli, to jak ile wyszło. Czyli to bardzo dobry znak, że w parafii jest tylu młodych, to jest przyszłość. Ogłoszenie dla wszystkich, którzy modlą się z nami za pośrednictwem internetu. Ta transmisja, która w tej chwili trwa, będzie trwała dalej, ale opuszczamy świątynię, włączy się druga transmisja, także włączcie się na tamtą, a potem wrócimy tu. Także myślę, że wszyscy wszystko wiedzą, bo to nie pierwszy raz. Kochani, na procesję potrzebujemy zeszycików z pieśniami. One gdzieś są, także niech każdy się zaopatrzy. Gdzieś tam są. Zobaczymy. Były w zakrystii, także jak jeszcze nie ma u was, to jest karteczka złamana z pieśniami. Proszę, zaraz się znajdzie. Nic stąd z ławek, tylko zabieramy ze sobą, także dostaniemy taką karteczkę. Dobrze. I karteczki już idą w drogę, proszę bardzo. A my śpiewamy o Zbawcza Hostio.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serce światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.
palą olej i te sprawy. Raz. Uwaga, słuchajcie. Szukamy.